Jesteśmy na dotyku Jury w dzielnicy Pochulanka. Nazwa zobowiązuje. No, w związku z powyższym zorganizowaliśmy nieco inną formułę pożegnania lata. Zafundowaliśmy dzisiaj mieszkańcom możliwość potańczenia. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, mając nadzieję, że ta formuła zostanie przyjęta i przez seniorów, i przez ludzi młodych, którzy pewnie pod koniec tej imprezy będą oczekiwać może nieco innych rytmów niż w tej chwili słyszymy. I mam nadzieję, że to powtórzymy jeszcze w tym roku. Będzie zależało od aury, ale też od tego, czy odbierzemy od mieszkańców pozytywny sygnał. No bo tak naprawdę robimy to dla nich, więc będziemy się wsłuchiwać w komentarze, jak to dzisiaj, że tak powiem, zostało odebrane. A w tle będziemy rozwijać oczywiście infrastrukturę naszego obiektu. Czekamy na odbiór techniczny tężni, mocno komentowanej, mocno wyczekiwanej. W zasadzie ludzie nie mogą już jakby się doczekać, kiedy nastąpi odbiór techniczny i uzyskamy zgodę na użytkowanie obiektu. To jest w tej chwili się dzieje w tle, więc myślę, że nie wykluczam też zrobienia jakiegoś otwarcia. Z reguły nie robimy otwarć, dlatego że zajmujemy się energię, jakby pożytkujemy na pracę. Ale nie wiem, czy nie wykorzystamy otwarcia tężni dla pozyskania spojrzenia na dotyk Jury tych, którzy być może pomogą nam zdobyć dofinansowanie na resztę. No właśnie, bo miejsce piękne, widać, że się rozwija i widać, że ludzie lubią, coraz więcej głosów do nas dochodzi, że ludzie tutaj lubią przychodzić, więc przydałoby się, żeby to właśnie... Tak, no to jest jeden z obszarów naszego miasta, gdzie rewitalizacja, już możemy to powiedzieć, się sprawdziła. Rewitalizacja bardzo często buduje się jakieś nowe funkcje terenu, a ludzie z tego nie korzystają. A u nas ludzie chętnie przychodzą, bo to historycznie zostało kiedyś przez jeden z zakładów, czterech dominujących zakładów pracy w Myszkowie, wybudowany i do tej góry dzisiaj nazywany, wcześniej się nazywał basenem na Pochulance. I na basen przychodzono i po prostu się bawiono. I dzisiaj ta tradycja zostaje podtrzymana, ale już w nowocześnionej infrastrukturze. To cieszymy się, że w tę stronę to idzie i życzymy, żeby jak najbardziej to miejsce się... Miejmy nadzieję, się... że damy radę dokończyć i będzie wszystko dobrze. Dziękujemy bardzo.